witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy dla was coś z Lego, znaczy dla mnie. Są to najtańsze Lego Technic, jakie ja znalazłem. Normalnie kosztują 50 zł, ale na smyku były promocje dostępne za jakieś 30 minut. Mamy zestaw Lego Technic Cherry Picker, czyli wóz z wysięgnikiem. Tak jakby. Nie ma nigdzie napisane, ile jest w sumie części, ale wiemy, że są dwa modele. Jest podany numer Lego, gdzie mam już ściągniętą instrukcję dla niego. Ale myślę, że w środku to jest instrukcja. No dobra. Kolejka, nie słyszę. Dobra. To co? Ja tutaj przełączam się na timelapsa. A tam zostawić? Czy nie? Chyba tak zrobię. No. To jest bardzo przydatne, 1:1, możemy sobie porównać, jeżeli nie wiemy, którą ośkę na przykład, w której długości poszukujemy. Tu jest ściąga 1:1 i wiemy, że potrzebujemy tą krótszą. Złożenie tego. Ale czad. To działa. Wszystko działa. Zostało parę części. Ale mega. Spoko wygląda. I szkoda tylko, że tutaj nie ma jakiegoś elementu jeszcze teleskopowego do wysięgnika, to by było spoko. I to się nam nie obraca dookoła, bo się blokuje tutaj przez pokrętło. Ale generalnie spoko. Jestem tak, tak, o, tak. No, z tych klocków da się złożyć drugi model, tylko nie ma go w instrukcji, jest na necie. I żeby go złożyć, trzeba to wszystko rozłożyć, więc... Spoko. Ten pierwszy dał się lepszy. Ten ma tylko górę, dół, czyli taki typowy holowniczy dźwig. Może w ogóle nie wiem, mniej klocków zużyłem, ale się wydaje trudniejszy. Ale może przez to, że po prostu rozbierałem w międzyczasie stary model i szukałem części w starym modelu, gdzie były użyte.
Szkoda, że nie dali drugiej instrukcji papierowej do tego. Więc PDF-a się trochę tak ciężko to układa. Dodatkowo w internecie można znaleźć kilka dodatkowych instrukcji do tego modelu. Jeden z nich nawet udało mi się trochę ulepszyć, z czego jestem bardzo dumny. No i zapraszam na krótki pokaz. Polecam.